Hej kochani, z tej strony Emi Flash i dzisiaj mam dla was room tour mojego łódzkiego pokoju. Nie wiem ileście prosiliście o ten film. Podobno widzieliście w pokoju moim jakieś zmiany. Ja osobiście tych zmian nie widziałam, bo ostatnio nagrywałam ten film 4 lata temu. No i wprowadzałam częściowo jakieś nowości w moim pokoju, ale robiłam to tak wolno, że tych zmian właśnie nie odczuwałam. Ale teraz w końcu posunęłam się trochę dalej i zrobiłam taką lekką metamorfozę mojego pokoju. Może nie remont, bo meble nadal są te same i prawie w tym samym ustawieniu, ale cała otoczka jest inna. Jedynie co się nie zmienił, to kolor. Więc teraz zapraszam do oglądania. Więc witam was bardzo serdecznie w moim różowym królestwie. Jak już pewnie od razu zauważyliście, nastąpiła tutaj duża zmiana, więc właśnie od tej ściany właśnie zaczniemy. Przyznaję się, dużym kopem do tego, żeby zrobić kilka zmian w moim pokoju, była po prostu propozycja współpracy z Desenio, od których dostałam możliwość zamówienia sobie jakich chcę obrazów, ramek i właśnie takie piękne cuda udało mi się upolować. Ta-da! O, ale czad. Lubię takie rzeczy. Jej, przyszły moje plakaty, były spakowane w taką fajną tubę i teraz będę sprawdzać, czy aby na pewno wszystkie są. Cztery powinny być, bo ogólnie zamówiłam też do nie tylko swojego pokoju, ale również do kuchni. Mimo że Desenio miało w swojej ofercie prześliczne, różowo-miedziane ramki, zdecydowałam się jednak na takie zwykłe czarne. One są chyba tak, metalowe wybrałam, ponieważ mam za dużo, jak widać, różu w moim pokoju i po prostu wzięłam takie najprostsze, ale sądzę, że moje obrazy będą super w nich wyglądać, bo jednak na nich jest już trochę więcej różu. Jedynie godzina składania i wszystkie obrazki są już gotowe. Jak widać, każdy z nich jest po prostu w innym stylu, ale to właśnie jest taka kwintesencja mnie, że ja nie umiem się zdecydować, czy lubię coś słodkiego, drapieżnego, bardziej retro czy nowoczesne, więc generalnie wszystko zawarłam właśnie w tych obrazach. Po prostu kocham ten z napisem Safe Water Drink Champagne. Zrobiłam trochę większe zbliżenie, żeby pokazać wam obrazy, które wybrałam, więc tutaj wzięłam sobie taki z liśćmi, ponieważ był bardzo prosty, a mi się właśnie podobał. Safe Water Drink Champagne, to już wam mówiłam, że jestem zachwycona tym napisem. Tutaj balerina, bo jak wiecie, taniec zawsze był mi bliski i po prostu jakoś tak miło mi się właśnie na ten obrazek patrzy. Tutaj nie wiem czemu wzięłam takie coś dziwnego jako największy obraz na ścianę, ale po prostu tak mi się to zdjęcie spodobało, że stwierdziłam, że ja je muszę mieć. Więc laska bez głowy za kotarą, super. Tutaj przepiękna Audrey Hepburn ze śniadania u Tiffany'ego i tutaj jakiś motywujący napis. Ogólnie na tej stronie było pełno właśnie takich różnych ciekawych haseł na plakatach. Już było mi ciężko wybrać, co chcę wybrać, ale ostatecznie właśnie te dwa wyszły do mnie. A i od 5 do 11 maja macie 30% rabatu z kodem EMIFLASH na zakupy w Desenio. Dotyczy to wszystkich kategorii oprócz plakatów i ramek z tych kategorii. Łóżko nadal to same od 4 lat. Raczej nie będę go zmieniać jeszcze przez długi czas, bo po prostu bardzo dobrze mi się sprawdza. Ogólnie wszystkie meble z Ikei, żeby nie było pytań. Tak, powiem wam, że jest naprawdę udany zakup, zwłaszcza, że nawet na imprezach udało mi się tutaj przenocować 5 osób, jak się rozłożyło, więc wow. Porozkładałam też sobie tutaj poduszki, trochę inny sposób, bo przez wiele lat miałam wszystkie tam i stwierdziłam, że skoro już mam tyle tych poduszek, to je jakoś wykorzystam. I mimo, że to jest łóżko normalne, to ja w sumie korzystam z niego jak ze zwykłej kanapy. Trochę ciemno, ale zgasiłam światło, żebyście zobaczyli, co ja w ogóle tutaj mam, więc mam tutaj taki neon z napisem Love, a na dole Instaxy, ponieważ chciałam jakoś sobie bardziej wyeksponować, ale niestety one cały czas spadają, po prostu szlak mnie bierze, bo kilka razy dziennie znowu je naklejam. Wcześniej były na ścianie i też miałam ten problem. Tutaj mam lampkę, która się wiecznie gibie, o, właśnie odchodzi. Więc tutaj taki mini kącik, który w sumie jest bardzo świeży. Tutaj bez zmian. Jak moja wielka szafa stoi w rogu, tak nadal stoi. Powiem wam, że bardzo chciałam ją w jakieś inne miejsce przemieścić, bo po prostu już mi się znudziło to, gdzie ona stoi. Ale ona jest tak wielka, że nie da się jej nigdzie indziej postawić w moim pokoju, więc cóż, musisz tutaj zostać. Ta ściana też przeszła lekką przemianę, ponieważ wcześniej toaletka była tutaj i ona była tak dosyć schowana za tą szafą, a tutaj były bardziej wyeksponowane właśnie moje ubrania na wieszaku, które tworzyły tylko mi taki jakby bałagan w pokoju, ale teraz sądzę, że to właśnie lepiej wygląda. Tutaj jeszcze dodaliśmy półkę, która wcześniej właśnie była w miejscu, gdzie teraz są plakaty,
i sądzę właśnie, że bardzo fajnie to się prezentuje, bo tak wszystko tutaj w poziomie, tak wszystko tak fajnie wygląda. Tutaj jest plakat, ale już nie z The Senior, mam już go dosyć długo z Friendsów, mój ulubiony serial i po prostu cieszę się, że chociaż troszeczkę właśnie tego serialu jest w moim pokoju, uwielbiam go. I tutaj jest po prostu coś szałowego. Ja wiem, że to jest moja toaletka, która jest ze mną od początku kanału, ale patrzcie, co ja teraz z nią zrobiłam. Właśnie przyszła do mnie paczka, na którą bardzo długo czekałam. Są to takie lampki, które już nie wiem czemu dopiero teraz wpadłam na ten pomysł, bo mam tą toaletkę gdzieś od 12 czy 11 roku życia, a dopiero teraz wpadłam na pomysł, że istnieje coś takiego jak takie przyklejane lampki i teraz właśnie coś będę z tym działać, zobaczymy jak to w ogóle, czy to w ogóle będzie działać. Też mi nie dali takiej wtyczki w zestawie, więc musiałam jakąś ogarnąć sobie sama i zobaczymy. O! Ładnie! I w ogóle one chyba mają 3 tryby, tak mi się wydaje. Ogólnie kupiłam je z jakiejś chińskiej stronki, to znaczy przez Allegro, ale ogólnie z jakiejś... No, zmieniajcie te kolory. Patrz. One jakoś zmieniały, miały... O! A, są 3 tryby. Ta-da! Patrzcie, jakie to jest cudowne. A to jedynie lampki, na które wydałam jakieś 20 zł przez internet. Generalnie nie wiem, czemu dopiero teraz wpadłam na ten pomysł, bo według mnie jest cudowny, idealnie właśnie te lampki się wpasowały. Teraz w końcu mogę się malować przy toaletce, bo tak to zawsze malowałam się przy tej dużej szafie, po prostu niezbyt widziałam. A teraz jakoś to światło mi pomaga i naprawdę super to się prezentuje. Jakoś kojarzy mi się to bardzo z filmem Burleska, z jakimiś teatrami. Czadowo, bardzo. Kocham takie klimaty. I ogólnie teraz jest to moje ulubione miejsce w pokoju, ponieważ jestem pięknie oświetlona, z tyłu odbijają się plakaty, więc zdjęcia, TikToki wyglądają po prostu cudownie. I ogólnie jakoś tak jest przyjemnie. Wcześniej nigdy nie siedziałam przy toaletce, a teraz tak fajnie mi tutaj. Od razu wam pokażę, co ja tutaj mam, więc tutaj jest jakaś biżuteria, wianki, zegarki i w ogóle tutaj są moje z pomadkami kosmetyczki, tutaj szczotka, nieważne. Tutaj mam takie również różowe pędzle, hehe. No i oczywiście, o, tutaj nie ma porządku, ale moja toaletka. Cała pełna w kosmetykach. Next step! Mam tylko jedno krzesło. Moje biurko, przy którym generalnie już prawie wcale nie pracuję, więc ono sobie po prostu jest. Nie lubię po prostu pracować przy komputerze, przy biurku, zawsze robię to raczej w łóżku, ale tak czy siak fajnie tutaj wygląda w tym pokoju, nie chciałabym się go pozbyć. Ostatnio zrobiłam sobie właśnie jeszcze taką tablicę z wspomnieniami. Ogólnie jak tam mam zdjęcia z Instaxa, to mam takie sztuczne zdjęcia z Instaxa, bo są to po prostu zwykłe zdjęcia, które sobie wydrukowałam tak, żeby to wyglądało jak w Instaxie. Są to po prostu takie moje miłe wspomnienia i jakoś tak miło mi się na to patrzy, zwłaszcza teraz, gdy niezbyt mogę wyjść z domu przez kwarantannę. Myszka mini, która mieszkała na skrzyni, w której jest dosłownie wszystko, tak nadal mieszka na skrzyni, w której jest wszystko, ale rok temu dołączył do niej flamik Carlos, którego dostałam na 20 urodziny od moich przyjaciół. Jest przeuroczy. Ludzie wiedzieli, co mi kupić. Tą część pokoju lubię najmniej, ale nie powiem, że nie lubię. Po prostu jakoś najmniej mi się podoba ze wszystkich innych. Ale przynajmniej mam bardziej zgrabniejszy telewizor niż wcześniej, bo wcześniej miałam po pierwsze zepsuty telewizor, którego w ogóle nie oglądałam. I był dużo większy i po prostu mi się nie podobał. Ten jest fajniejszy. A w ogóle ten jest dużo starszy i kupiłam go chyba sobie z pieniędzy z komunijnych, więc jest naprawdę stary, ale sprawdza się. Tutaj są moje kwiaty, które dostałam wcześniej na urodziny, nadal się trzymają. Szanta pod telewizor, która była wcześniej w moim pokoju, tak nadal jest. No i tu jest komedia, ponieważ od mniej więcej 2 lat w moim pokoju są te rzeczy, które po prostu do pewnego czasu bardzo często używam, a tak mianowicie walizki. Niestety teraz wiadomo, co mnie powstrzymało od wiecznego jeżdżenia. No i przynajmniej one sobie tak teraz tutaj stoją. Tutaj mam szafę, w której jest dosłownie wszystko, co się nie zmieściło w skrzyni, w której jest wszystko. nie no, ogólnie jest tu większość moich książek, nie, w sumie wszystkie moje książki, jakie posiadam. Tutaj jeszcze jakieś podręczniki stare z liceum. Skończyłam tą szkołę 2 lata temu, nie wiem czemu nadal się ich nie pozbyłam. Ale generalnie lubię ten mebelek, jest taki vintage i dodaje właśnie takiego uroku mojemu pokoju. No i kochani, tak się prezentuje moje różowe królestwo. Mam nadzieję, że wam się podoba. Ja ogólnie jestem tym pokojem teraz
tak lekko zadowolona, a nawet bardzo. Po prostu czuję, że zaszły w nim jakieś zmiany, mimo że, jak mówiłam wcześniej, mebli żadnych nie zmieniałam, wszystko nadal stoi prawie w tej samej konfiguracji, ale wystarczy kilka właśnie takich zmian w designie, żeby pokój właśnie nabrał nowych barw. Dobra, barw nowych nie nabrał, nadal jest różowo-biały, ale wiecie, o co mi chodzi. W każdym razie to już tyle na dzisiaj i widzimy się w kolejnym odcinku, więc hejka!